Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Prezent jeszcze nie odpieczętowany, ale już niedługo będzie woził uczniów szkoły w przylepie. Ten bus przez lata służył pracownikom zielonogórskiej skarbówki. Teraz dostaje go zespół edukacyjny numer 6. Tego busa pozyskaliśmy od Izby Celno-Skarbowej w Zielonej Górze. Była taka możliwość, złożyliśmy wniosek w formie darowizny. Bus jest przeznaczony do dowozu uczniów z obwodu szkoły. Uczniowie są dowożeni z sołectwa Łężyca, Krępa oraz Stożnego. Będzie również służył uczniom do przejazdów na zawody sportowe i szkolne wycieczki po okolicy. 15 dzieci może przyjeżdżać do szkoły, ale może też korzystać z przewozów na zajęcia pozalekcyjne, ponieważ wiemy, że tutaj jest też szkółka jeździecka. Kto pierwszy, ten lepszy. Szkoła w przylepie wzbogaciła się o nowy pojazd, bo szybko zareagowała. Podmioty publiczne mogły zgłosić swoje zainteresowanie przejęciem tego sprzętu i szkoła jako pierwsza to uczyniła. Za busem oficjalna jazda próbna. Teraz trzeba jeszcze poczekać, aż uczniowie wrócą do szkół. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.